Mateusz Kaniowski, za 50 sekund rozpocznie się wywiad. Najpierw chwila dla sponsora tego odcinka, strony killdrop.com, gdzie możemy wygrywać skiny, a także gry. Otwieramy najdroższą skrzynię z okazji Halloween, skrzynię dynie, pumpkin i wygrywamy właśnie M4A1. Możemy także zdobywać cukierki, dzięki którym możemy dostawać dodatkowe skiny w grach Coffin Game, Skin for Sweets, a także Sweets or Skins, gdzie jest swojego rodzaju ranking. Już Wam to pokazuję, jak to wygląda. Jeżeli nam się nie podoba skin, tak jak na przykład ta M4 mogła nam nie do końca siąść, to możemy ją spróbować upgrade'ować na inną broń, na przykład na tego teka. Wszystkie wypłaty działają tutaj od razu. Mamy swojego rodzaju również giveaway'e, mamy darmowe złoto na tej stronie. O, wygraliśmy. Mamy darmowe złoto na tej stronie, a także mój kod promocyjny. Jeżeli wprzecie kanał, dostaniecie 2 złote i 17 groszy, a także 5% do każdej kolejnej wpłaty. A w opisie i w komentarzu macie złoty kod, dzięki któremu dostaniecie jeszcze więcej złota. Tylko dla kilkuset najszybszych osób. Zapraszam na wywiad. Mateusz Kaniowski, razem ze mną Don Casio, który ma pas króla. O co chodzi z tym pasem? Bo ja nie oglądam konferencji. No, zrobiłem sobie jedyny prawdziwy pas. Fame MMA, pas króla. Niepokonany jestem i walczę prawie w każdej gali. Teraz go będę bronił na kolejnej gali, mam nadzieję, tak jaki warunek postawiłem. Jeżeli to będzie jakaś osoba z UFC, czy walczyła tam, czy walczy dalej. Jeżeli nie, no to odchodzę jako niepokonany. Jako niepokonany mówiłem już dawno temu, że odejdę i odejdę z pasem króla jako niepokonany, jeżeli włodarze nie spełnią mojego warunku na kolejną galę i to nie będzie ktoś z UFC. Najlepiej, tak jak mówię, bym się sprawdził z gwiazdą UFC, Khabibem, który jest niepokonany, ja również jestem niepokonany i... Okej. Czy mi się wydaje, że ta osoba, z którą byś chciał najbardziej walczyć, ma na imię na N, a nazwisko na P? Nie, no, tak jak powiedziałem ci. Jak mnie słuchasz, no to powiedziałem, że najbardziej to bym chciał Khabiba w boksie, mu bym pokazał, że w boksie nie ma podjazdu do króla. W MMA oczywiście uważam, że bym je poskładał, ale w boksie uważam, że bym go rozrósł. Z Khabibem, Nurmagomedowym. Tak, i McGregora również bym poskładał. W boksie? Tak, w boksie tak. W MMA no raczej bym nie miał szans. Okay. A nie z zawodników, tego, którzy są realni do ściągnięcia do MMA, bo wiadomo, że i Khabib, i Conor tutaj nie zawalczą. Czemu? Ponieważ wiążą ich kontrakty. No nie, Khabib podszedł, więc już nie ma żadnego kontraktu. Ale jeżeli ma wrócić, to na pewno nie do Fame MMA. No nie wiem, Fame MMA już wielokrotnie udowodniło, że rzeczy niemożliwe są w stanie zrealizować, więc no ja się z tobą nie zgodzę. Ja uważam, że są w stanie ściągnąć każdego, tylko może nie w tym czasie, ale uważam, że są w stanie wszystko zorganizować, tak jak mnie chciały podkupić inne federacje, jednak możesz im się które? Nie udało. Nie, nie będę mówił, które, ale z federacją tu rozmawiałem, wtedy udowodnili, że im zależy na mnie jednak i przenegocjowali. Ja powiedziałem, że też to dla mnie jest biznes, nie ukrywam tego, więc jak po prostu tam mi proponowali lepsze warunki, to w moich ulubionych dyscyplinach, no to czemu miałbym tego nie zrobić? No, ale jednak pokazali, że potrafią zatrzymać swoje gwiazdy, potrafią też ściągnąć inne, tak jak KSW zabrali Popka, pomimo że KSW też im mu zaproponowało kontrakt. Więc no, ja uważam, że Fame ma bardzo duże możliwości i wiele jest w stanie zrobić, więc mam nadzieję, że na kolejną walkę to będzie ktoś z UFC. Sam sobie zrobiłeś ten pas, tak powiedziałeś? Dobrze zrozumiałem? Tak. Czyli nie otrzymałeś go od Fame MMA? W porozumieniu z Fame MMA, ale sam za niego zapłaciłem i sam go... Ile kosztuje takie cacko? Około 10 tysięcy. Elegancko. I to jest tak, że kiedy Marcin Najman potencjalnie by wygrał, to ty mu oddajesz ten pas? Nie. Ja powiedziałem na konferencji, że Eltos nie zasługuje na walkę o pas króla, bo jest nieudacznikiem, więc... No, nie będzie w stawce. Nie to, że wiesz, że się obawiam go, tylko po prostu nie chcę, żeby potem nawet jak przegra, że on walczył o pas króla, nie? Gadać. Więc nie dam mu tej satysfakcji, żeby teraz będę, bo już kurwa na Instagramie debil sobie wstawił, że co mi przyszło na stare lata, będę walczył o pas króla. No to teraz się dowiedział, że nie zapytał króla, a pierdoli głupoty. Ale po co ci pas króla, jeżeli nie chcesz o niego walczyć? No będę, na przyszłej gali. Jeżeli... Już teraz go pokazałeś. No pokazałem, żeby ludzie... napisali do Fame'a, że róbcie wszystko, żeby ściągnąć kogoś z UFC. Jeżeli
fani pokażą, że im zależy na gwieździe Don Cassio Król, no to... Norman Park się zalicza? No tak, on był w UFC, tak chyba. Nie wiem, ty jesteś bardziej znawcą. Ja wiem. Ja nie. Się Norman Park zalicza, bo pamiętam nasze rozmowy. No Norman Park był w UFC, nie? Więc no tak, się zalicza. Mam, no, chociaż wiesz, no tam rozmowy chyba jakieś możliwe, że już są, nie wiem, ale wiem, że tam się raczej obawia pierdoli w internetach. Sam mnie wyzwał, przecież to nie ja go wyzwałem. Więc albo ta ruda irlandzka kurwa, albo tak jak mówię, no najlepiej to bym się sprawdził z tym niepokonanym w UFC. Całość możecie sobie sprawdzić, genezę tego konfliktu, są wywiady i z Cassiem, i z Normanem Parkiem. A dzisiaj Marcin Ajan powiedział mi tutaj już podczas wywiadu, że on nie rozumie, dlaczego ty jesteś wzorem do naśladowania dla niektórych młodych ludzi. No bo ja jestem wzorem do naśladowania, bo ludzie widzą we mnie szczerość, pomimo że czasem jestem może kontrowersyjny, ale zawsze szczery, do bólu. Jak ktoś mi podpada, to ja mam swoje zasady i po prostu krzyżyk na nim stawiam i tyle. Nie potrzebuję udawać i tak jak wiele gwiazdeczek niektórych udaje w tej federacji czy w innych, że wiesz, o kurwa, ten ma zasięgi, to tu pójdę, nie będę mówił na niego złego słowa. Nie, jak mi ktoś podpada, to kurwa lecę z nim jak z kurwą i tyle. Po prostu kieruję się swoimi zasadami i tyle. Jak ktoś się złamie, to u mnie po prostu nie ma czego szukać. No i tyle, a do naśladowania jestem, bo ja nie angażuję się w tematy, o których też nie mam pojęcia, tak jak ten przygód. Który? No ten, kurwa, co tam obok stoi, ten El Tost. Więc wiesz, angażuję się w te... No, w tematy te, kurwa, różne. Już nie będę mówił, bo ja mówię, ja stronię od tych tematów, w które on się angażuje, ale jestem ciekaw, czy jakby został ujawniony ten romans jego z Moniką Godleską, który miał na Fame MMA 5, to czy też by się wypowiadał tak przeciwko kobietom, jak się wypowiada? Ty już to mówiłeś na konferencji? Nie mówiłem. To mówię tobie z sympatii. Jako sympatii powiedziałem tobie pierwszemu, więc jestem ciekaw. No, poruszę to na face to face, który jest we wtorek, bo ja nie angażuję się politycznie, ale wspieram kobiety, bo uważam, że każdy powinien mieć prawo do oceny i do wyboru, co zrobić ze swoim ciałem i jaką decyzję podejmie o swoim płodzie, a ten się wypowiada przeciwko nim. No to nie wiem, no, ma dwie kobiety w domu, a jestem wtedy właśnie ciekaw, jakbym miał wpadkę z tą na Fame MMA 5, zresztą tam widać na konferencji, jak sobie nie oszczędzają się w adoracjach. Poczekaj, bo ty mówisz tak kompletnie serio? No tak, serio. A jaką pewność? Bo ja nigdy nie... Serio nie mówię? No czasami sobie lubimy pożartować, ale ty naprawdę to słyszałeś? Że takie coś było? Bo ja nic nie słyszałem. Wszyscy zresztą widzieli. No, co, ty nie widziałeś, jak sobie słodzą i zresztą przecież byłem w narożniku... Ale do romansu to kawałek jest jeszcze, nie? No, ja byłem w narożniku Eweliny przecież na Fame MMA 5, więc widziałem, co tam się w hotelach dzieje. Więc to zostawię na face to face. Mam nadzieję, że się odniesie do tego. Jestem ciekaw właśnie, jakby wtedy wpadkę zaliczyli, to jakby się wypowiadał, co ona może zrobić. No. I tyle. I zakończmy ten temat. Marcin Namian powiedział mi, że to będzie wojna. Czy kiedykolwiek widziałeś El Tosta w wojnie? No bo ja nie. Widziałem walki bokserskie, gdy Marcin leciał i atakował rywala z całej siły w pierwszych minutach. No, a z całych sił i nigdy nie padli po jednym ciosie. No to jak to jest, on gra ciosów w tył głowy jeszcze i kurwa nigdy nie padł. Sędzia po prostu przerywał, że ten nie reagował. No, ale wiesz co, ja powiedziałem, zapytam się Marcina, powiedziałem, że często mówił, że nienawidzi swojego rywala, że będą się bić na śmierć i życie. Oczywiście troszeczkę teraz parafrazuję, ale powiedział mi niejednokrotnie, że będzie walczył do końca, a potem nie walczył, chociażby z Trypsonem. I zapytam się, czy tak będzie z tobą, czy jednak tyle mu napsułeś krwi tym wszystkim, że tu będzie walczył do końca, powiedział tylko wojna. No, wydaje mi się, że tak, że ja potrafię tak zrobić, że na pewno mu zaszedłem za skórę, ale to był mój cel, żeby w końcu dostać... Dziwnie to brzmi, ale najlepszego Marcina Najmana, no śmiesznie to brzmi, no ale to był mój cel, żeby pokazać, że taki amator jak ja, taki melanżownik po prostu go rozwali nawet w jego najlepszej formie. I tyle. A doceniasz to, ile schudł? A ile schudł? 9 kilo. Ile waży? 109. No to kurwa, daleko, 9 kilo daleko od tego, co zapowiadał. Ja już nawet się śmiałem ze znajomymi, że kurs był 5-0.
na niego przecież na tym kurwa portalu, że 5-0, że schudnie do 100 kilo, to ja bym na jego miejscu, kurwa, jak jestem takim odklepusem, kurwa, zależy mi tylko na hajsie, bo przecież on to wielokrotnie udowadniał, że wychodził tylko po hajs, no to bym skupił się, kurwa, na chudnięciu, postawił wszystko, co mam, jeżeli coś ma, i chuj, schudł i zarobił, kurwa, kasę, nie? No bo tak to go czeka tylko w pierdol i tyle. Zapytałem się Marcina, jak się skończy wasz pojedynek, teraz zapytam ciebie. No zakończy się moją wygraną. Tylko ja mówię, no ja jestem przygotowany bardzo dobrze na wszystko i ja no, nie obawiam się niczego, bo sparowałem nawet w małych rękawicach z chłopami w jego właśnie gabarytach i to w małych rękawicach, bo chciałem zobaczyć, czy takie chłopy mnie usadzą i to uważam, że oni są naprawdę go, przerastają go w umiejętnościach. Bo w twoim klubie, Paco, tak? W Sako, przepraszam. Nie, i w Gdynia Ring Riders. Akurat z tymi większymi chłopakami to sparowałem w Gdynia Ring Riders w Gdyni. A w Sako trenują sami zawodnicy, więc tam są sami po prostu medaliści Mistrzostw Polski. Tam nie ma nikt wstępu, nie ma po prostu, no chyba, że mały jest i chce zacząć, ale tam trenują tylko zawodnicy. W Gdynia Ring Riders to jest drugi klub, w którym trenuję. Tam Tomasza Laskę, trenera pozdrawiam z Sako Gdańsk, Marka Chrobaka, który będzie w moim narożniku. No i tam trenują sami medaliści i z nimi sparowałem. Naprawdę, no jestem mega przygotowany, a ostatni sparing stoczyłem w piątek w moim Sako Gdańsk, no i gościu wytrzymał 1,5 rundy. I to gabarytu właśnie Marcina Eltosta Najmana. Za tydzień najlepsza forma Cassio w historii jego walk Fame'a? Fame ma chyba tak, no. Okay. No bo... Powodzenia, jeszcze dokończ myśl. Nie, no naprawdę się dobrze przygotowałem. Wczoraj robiłem bieg, bo ja zawsze sprawdzam tak swoją formę. Zrobiłem 48-37 na 10 km. Więc no jest zajebista forma. Mówię, przez te 3 tygodnie może niektórzy mówią, że o kurwa 3 tygodnie to za mało. Nie, naprawdę, ja 3 tygodnie jak dwa razy dziennie byłem na sali, się meldowałem, robiłem wszystko, co trener kazał. I pomimo, że potem pomyślałem, kurde, mogłem sam się przygotowywać, bo teraz wiesz, każdy ruch jest, kosuj szybciej, to. Ale pozdrawiam trenera Marka Chrobaka, bo wiem, że mam formę, z nim wychodzę i rozpierdalamy tego szczocha. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.